Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziś obrona Karo Kann, moim przeciwnikiem Wiesław Kwiatkowski. E4, C6. Tak się gra obronę Karo Kann. D4, D5, E5. Teraz można grać C5, można grać tak. Tu podpowiadam, że na goniec D3 gramy tak. Tak, tak. Jeśli biały nie wymienią hetmanów, mają problem z roszadą. Tu od razu białe łapią byka za rogi i chcą złapać gońca. No, chcą mniej więcej zagrać G4, H5. No, na taką bezczelność nie wolno pozwolić. E6, już są problemy po E6. Tego na H4 nastąpiło radykalne H5. I niech biały zagra G4, jak bardzo chce. C3. Zamykamy forteczkę. Goniec E2. I tu mamy łańcuch. Biały, to co w kwadracie, to jest baza łańcucha. Tu mamy łańcuch czarnych, to co w kwadracie, to jest baza łańcucha. Trzeba atakować bazę. Atakujemy. To takie posunięcie typu naskok. A my od razu atakujemy bazę. Tu uwaga. Jeżeli tak stoją przeciwko siebie dwa hetmany, to tak naprawdę nikt nie chce ich bić. Tego czarne grają skoczek C6. Nagle się okazało, że wieża wyszła do gry. Otóż strzela. Nawet dobrze jest dla czarnych, kiedy pionki są izolowane. Skoczek A3. Czarne to potem grają skoczek B4. Skoczek B5. DC3 i białe nie zdecydowały się na skoczek C7. Tu wariant dla białych nie jest obiecujący, jak to wszystko policzymy. Zostają bez dwóch pionków, pion A2. Trudny do obrony, pozycja czarnych kompletnie wygrana. Dlatego białe odbiły pionka i czarne poszły dziarsko królem do ataku. Zbliża się końcówka. Królowi tu na białym polu za pionami nic nie grozi. Skoczek F3, goniec C5, roszada i F6. Podważenie centralnego piona. Jak białe zbiją, czarne piony ruszą. No, białe są czujne. Skoczek GE7. Goniec G3, bo groziło niesympatyczne goniec G4. Goniec G4, podwiązka z atakiem na pionka. Skoczek B na D. Teraz czarny ugrać goniec bije D4, poskoczek D4, goniec E2, skoczek E2. Z olbrzymią przewagą. W partii nastąpiło skoczek bije D4, CD4, goniec F3, szach. Białe widziały szacha, czarne się specjalnie nie przejęły. DC5. Wycofały gońca. F3. Wycofały gońca. I białe odbiły piona. Białe odbiły piona, ale jest to purysowe zwycięstwo. I czarnopolowy goniec nie gra. Białopolowy musi zbić skoczka. Jak zbije skoczka, będą różnopolowe gońce. Ale atutem czarnych jest podparty, wolny pion. No i bardzo, bardzo, bardzo aktywne wieże od razu wpadają. Goniec F4. Teraz można było grać goniec D3. Można było, ale można zdwoić wieżę. Zdwajamy wieżę. Jak goniec zbije skoczka, to jeszcze pada pion B6.
Wieża F2 białe, wieże stoją pasywnie. I kombinacja, goniec D3. A cóż to jest za kombinacja? Wieża broni gońca. Goniec C1, wieża A4. Nagle okazuje się, że tu jest jakiś słaby pionek. Tu, tu i tu. Słabych pionków dużo, a figur mało, trudno bronić. F4. Fe. Fe. I wieża skasowała tego na H4. Tu jest jeszcze słaby pionek. Czarne przymierzają się. Każdy widzi, on stoi na białym polu. To go bronimy G7. I goniec C4. Szaszek. Można by ograć król D7. Z wygraną pozycją czarnych. Do wygranej też prowadzi król B5. A4. Wieża bije A4. Wieża bije A4. Król bije A4. Czarne mają zdrowego pionka więcej. Pion B7 jest nie do ruszenia. Próbują uruchomić swojego pionka E. A to idzie D. Wieża D7. Goniec G2. Wieża musi uciekać z białego pola, bo zostanie zbita. I goniec. I goniec C6. I tu białe wyciągają dżina z butelki. E6. Każdy widzi, że wieży nie można bić. Nie ma jak piona zatrzymać. Nie ma szacha na F4. Chyba na tego hopsztosa grały. Ale czarne grają prosto H4. W ogóle nie reagują na nowego hetmana. Teraz nie można pchnąć, bo go zbiją. Wieża C7. Nie reagują. Wieża C6. I proszę, pion zrobił trzecie posunięcie. Teraz wieża nie łapie pionka H2. Ja jeszcze raz to pokażę, proszę. Goniec C6, ofiara piona. Pion ma dwa kroki, a czarny 4. Hop, hop. I czarny ma 1, a biały dalej ma 2. E7, hetman. I tu biały, jak dorobi hetmana, to się dla niego źle skończy, więc dał szacha pod zaciągnięcie, odsłonił przekątną, ale król odszedł, nie wziął wieży i po wieża C8, hetman G2, białe zrezygnowały z dalszej walki. Partia ma pouczający przebieg. Białe niefrasobliwie rozegrały debiut, niefrasobliwie, bo tu... To już trzeba było w jakieś C4 grać, ostrzejsze. Tak to, o, potem w wymianie białe grają gorszą francuską z dobrym skoczkiem. Piona 2 słaby, wieża A8 gra. Wszystkie białe piony padają. Jak domki z kart i tu pion G2. I tu sztuczka. Nie można bić piona na B7. Nie ma czasu ani mocy, bo goniec go broni. Goniec wziął piona. I wydaje się, że biały pion dojdzie, ale czarne nie biją, tylko zimną krwią pchają piona. I nie ma jak. Nie ma jak tego piona powstrzymać. Ofiara jakości, ale my takiej jakości nie bierzemy. I uciekamy spod szacha i wygramy. Fantastyczna partia. Polecam ją obejrzeć 37 razy. Dziękuję za uwagę.